Cały czas trwa przebudowa drogi krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym. Tam do Legionowa przesuwają się coraz to bardziej prace. Zostały przejęte kolejne działki. A tutaj, bliżej Zegrza Południowego, już trwają prace przy zbrojeniu wiaduktu drogowego nad przejściem dla zwierząt. To wszystko w dzisiejszym filmie z lipca 2024. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czołem znalazł i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, ale o tej inwestycji opowiem Wam trochę więcej Jakub Sykut, jak zawsze. Znajdujemy się przy drodze krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym. Prace powoli przesuwają się w kierunku Legionowa. Tunel dla zwierząt, aktualnie trwa tutaj zbrojenie stropu właśnie tego tunelu, a domek, który stał na środku planowanej drogi, został oficjalnie zburzony. Została tylko mała kapliczka. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, trochę tutaj tych prac jest aktualnie realizowanych, ale może pokrótce przejdziemy właściwie do wszystkich elementów. Tu się kończy dwujezdniowa DK61 jadąc od Legionowa i następnie mamy jednojezdniową po jednym pasie w każdym kierunku. I tu się zaczyna ulica Nowodworska, która oczywiście będzie miała zupełnie nowy węzeł wjazdowy na samą DK61, ale zanim to się stanie, tutaj też się łączy z linią kolejową kawałek dalej. Oczywiście z przystankiem kolejowym, który w tym miejscu się znajduje, a mianowicie Michałów Reginów, tak się oczywiście nazywam. No i dalej ta droga, która tędy się ciągnie się dalej. To ona faktycznie jest jednym z głównych czynników, jeżeli chodzi o dojazdy do DK61 właśnie w tym miejscu. A tego też tutaj dosyć duży węzeł musi powstać, jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną i ogólnie układ drogowy. Dlatego też tutaj powstanie duży węzeł włącznie z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi, no i oczywiście nowym układem, jeżeli chodzi o przystanki autobusowe. Niemniej na razie w tym temacie, jak widzicie, jeszcze dużo się nie dzieje, ale na dalszym odcinku trochę więcej się dzieje prac. A mianowicie rozpoczął się właściwie plac budowy na dalszym odcinku. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że no i właściwie są przejmowane wszystkie działki tutaj na tym odcinku, a teraz możemy powiedzieć, że rozpoczęły się prace budowlane, bo jak widzicie na całym odcinku już właściwie od Wieliszewa dalej w kierunku Legionowa mamy pracę na całej długości wzdłuż drogi. O ile faktycznie tu jeszcze nie widzimy jakkolwiek nowego zarysu drogi, o tyle widzimy, że faktycznie rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe, jeżeli chodzi o układ starej zabudowy, płoty i tak dalej, to wszystko zostało przestawione w nową lokalizację i dopiero kiedy to się wszystko zakończy, a przynajmniej kiedy będzie postawiony tymczasowy płot, będzie można rozpocząć pracę, jeżeli chodzi o budowę nowego układu drogowego właśnie w tym miejscu. Tutaj mamy oczywiście przystanek autobusowy Ceglana, a tutaj już jest bezpośrednio węzeł z ulicą Długą. Tu oczywiście również będzie zupełnie nowy węzeł, jeżeli chodzi o drogę. Będą i pasy do skręcania i w jedną i w drugą stronę, bo o ile w ulicy Ceglaną widzimy, że po drugiej stronie będzie teraz przejazd tutaj na prawo patrząc, natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, czyli na lewą stronę, też będzie zjazd z tej ulicy, ale on będzie wjazd jako do dróg dojazdowych do wszystkich tutaj posesji, które będą się znajdować wzdłuż całej DK61. Ogólnie to co ważne, to jest to, że w ramach tej inwestycji nie będzie żadnych wjazdów z posesji na główną drogę. Wszystko będzie się odbywać za pomocą wjazdów do dróg obok samej DK61, czyli do dróg dojazdowych, technicznych, które będą się znajdować wzdłuż całej nowo przebudowanej ulicy. One oczywiście tutaj będą powstawać, więc de facto DK61 będzie miała 4 jezdnie. Dwie jezdnie w dwóch kierunkach, po jednej pasie w każdym kierunku i dwie główne jezdnie znajdujące się po środku, tak aby po prostu samochody mogły jeździć po dwa pasy w każdym kierunku. Więc faktycznie trochę to inaczej będzie wyglądać niż to wygląda teraz. Niemniej, jak widzicie na ujęciach, rozpoczęły się tutaj też kolejne prace. Znaczy tutaj przy ulicy Długiej nie powiem Wam, że dużo się dzieje, bo de facto mało się dzieje i nie widzimy jakiegoś dużego zaawansowania budowy, jeżeli chodzi o ten fragment. Niemniej, tutaj zaraz obok zmieniło się coś bardzo dużego i bardzo ważnego, a mianowicie zniknął ten budynek, który jeszcze do niedawna straszył właśnie w tym miejscu swoją osobliwością, że po prostu droga przez niego stanie. Ale już tak nie jest, bo jak widzicie, budynek w tym miejscu wtedy jeszcze do niedawna stał, został wyburzony i jak widzicie na tych załącznych obrazkach, tak to wyglądało w poprzednim materiale, czyli w maju 2024
kiedy tutaj byliśmy 2 miesiące temu, a tak to wygląda już teraz, wtedy wrócimy do tych nowych ujęć. No niemniej, ten budynek, jak już od początku mówiliśmy, on był przewidziany do rozbiórki, on tutaj jeszcze po prostu chwilę stał dłużej, bo jeszcze trzeba było go całkowicie przyjąć i wyburzyć. No i aktualnie tak to się stało, że faktycznie obiekt został wyburzony, jak widzicie, została tylko łącznie ta mała kapliczka, najprawdopodobniej ta kapliczka zostanie, bo to jest kapliczka wzdłuż drogi tej właśnie dojazdowej, czyli tej technicznej, która jest obok i tutaj po niej też będzie prowadzony ruch dla pieszych i rowerzystów, czyli będzie to droga rowerowa i część dla pieszych. Dlatego też najprawdopodobniej ta kapliczka w tym miejscu pozostanie, nawet nie będzie zbytnio przenoszona. Chociaż kto wie, zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. Jeszcze sprawdziłem jak to dokładnie wyglądało i faktycznie kapliczka nie jest ujęta w opracowaniu, a droga rowerowa i część dla pieszych będzie się znajdować wzdłuż lasu, czyli po prawej stronie tejże drogi dojazdowej, dlatego też będą lepsze dojście do samego lasu. A tutaj z kolei możemy zobaczyć, że tamta droga się odsuwa od głównej drogi, dlatego też tutaj będzie się znajdować zbiornik retencyjny obok wiaduktu LK10. Ta linia kolejowa została tutaj przebudowana jakiś czas temu. W ramach tej inwestycji, czyli w ramach rozbudowy DK61, wtedy również został wybudowany na nowy most nad kanałem Żrańskim. Niemniej, co ważne, aktualna ta inwestycja, która tutaj jest realizowana, została tak zrobiona, jeżeli chodzi o ten wiadukt kolejowy, aby w przyszłości tą linię kolejową można było rozbudować do 2 torów, bo tutaj jeżdżą nie tylko łącznie pociągi pasażerskie, których de facto jest dosyć mało, bo SKM-ki w ciągu dnia zbytnio nie jeżdżą, już nie mówiąc o tym, że w weekendy to już w ogóle, a koleje mazowieckie też rzadko się tędy zapuszczają. Niemniej te pociągi tutaj jeżdżą rzadko, dlatego że po prostu tutaj jeżdżą pociągi towarowe, ale w przyszłości może kiedyś ten drugi tor powstanie. Przynajmniej pozostała rezerwa, aby taka możliwość pozostała. Tymczasem ja Was zapraszam na ciekawostkę, która nam jak zawsze powie Jakub Sykut, prosto z miejsca wydarzeń. 2 lata temu przy wiadukcie kolejowym odkryto mogiłę żołnierzy radzieckich. 2 tygodnie temu natomiast odkryto kolejne szczątki, a także hełm i umundurowanie, które także zaliczają się do tej mogiły. Najprawdopodobniej żołnierzy radzieckich. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. I tutaj już od razu prostuję, jeżeli chodzi o te 2 tygodnie temu, to de facto chodzi o jakieś mniej więcej 3-4 tygodnie temu, bo odcinek był nagrywany około właśnie 1,5 tygodnia temu. Natomiast faktycznie coś takiego tutaj się znajdowało, gdzie dokładnie Wam nie powiem, bo tak jak tutaj na ujęciach szukaliśmy tego w trakcie latania dronem, nie mogliśmy tego zbytnio znaleźć. Niemniej jest tam taka jedna kapliczka i jeden po prostu pomnik stał i najprawdopodobniej gdzieś obok niego znaleźli kolejne po prostu ciała. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć kolejny przepust wodny, który tutaj się znajduje. Jak widzicie, już powstaje nowy. Zresztą ogólnie widzimy, że aktualne zaawansowanie tej całej inwestycji polega na tym, aby wybudować nową drogę właśnie wzdłuż całej tej inwestycji, czyli drogę właśnie tą techniczną, która będzie się znajdować po stronie południowej, czyli teraz tak patrzymy na ujęcie po lewej stronie. Następnie tamtędy będzie po prostu puszczony cały ruch samochodowy i będzie można wyburzyć starą jezdnię i wybudować 2 zupełnie nowe jezdnie wraz z kolejną drogą serwisową. Z kolei w tym miejscu widzimy duże przejście dla zwierząt. Przejście dla zwierząt będzie się znajdować dołem. Samochody będą jeździć górą, wbrew temu co mówiliśmy w poprzednim materiale, więc tu jeszcze raz to prostuję, że te przejście dla zwierząt jest tak realizowane, aby faktycznie zwierzęta chodziły dołem, nie musiały chodzić górą. Jak widzicie, jest to całkiem potężny wiadukt, jest aktualnie realizowany, jak widzicie, w połowie, też dlatego właśnie, żeby można było już tutaj puścić na górze najprawdopodobniej niedługo, chociaż jedną jezdnię po jednym pasie w każdym kierunku i po prostu, aby samochody tędy już mogły na spokojnie jeździć. Od dołu on nie jest już podpierany, jak widzicie na tych ujęciach, więc de facto zbrojenie aktualnie tutaj jest, ale jeszcze bez wylanego samego betonu w całej ilości. A tutaj dalej widzimy, że zakres tej zaawansowania inwestycji znika właściwie. Bo ile sam teren został wyrównany, trochę piasku zostało tutaj w tym miejscu nawiezione. Niemniej możemy zaobserwować, że tutaj no, pracy dużo się nie dzieje. W sensie, no oczywiście jest ciężki sprzęt, który tutaj się znajduje i ujęcia są z weekendu, więc się rzeczy nic dziwnego, że aż tak dużo się nie dzieje. Niemniej dookoła samego ronda nie widzimy zaawansowania, jeżeli chodzi o nową infrastrukturę. Po prostu większość prac jest aktualnie realizowana przy tamtym przejściu dla zwierząt, tak i również już na odcinku przy Legionowie, jeżeli chodzi o wyburzenie starych działek. A tutaj przy tym rondzie aktualnie dużo się nie dzieje. Niemniej mam nadzieję, że jak pojawimy się tutaj kolejny raz w przyszłym miesiącu, czyli właśnie już we wrześniu, to zaobserwujemy, że faktycznie w tym miejscu ruch samochodowy odbywa się chociażby przez nowe tymczasowe ronda, nie tak jak to aktualnie wygląda. Tymczasem tutaj obok jest oczywiście przejazd kolejowy do linii kolejowej do Zegrze Południowego i pociągi dalej jeżdżą.
Chociaż tak jak to nagrywałem w tym momencie, czyli to właśnie było w weekend, no to pociągi jeżdżą oczywiście rzadko. Właściwie bardzo rzadko do Zagrzebia Południowego. Z tego co pamiętam, to jest co około 3 godziny, więc no jeżdżą, ale czy to jest często, to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Niemniej faktem trzeba przyznać, że tutaj się tworzą niesamowite korki, po przebudowie tutaj będą te korki jeszcze większe. Szkoda, że ten tutaj wiadukt nie został wybudowany, ani teraz nie będzie budowany w ramach tej inwestycji nad linią kolejową, bo jak w przyszłości ten pociąg będą jechać dalej do Pułtuska i jeszcze dalej, chociażby przez Serock, no to po prostu będzie problem, że tych pociągów będzie tutaj siłą rzeczy więcej i przejazd będzie jeszcze częściej zamknięty, no i będzie trzeba likwidować kolejny przejazd kolejowy, aby tutaj faktycznie był bezkolizyjny. No a aktualnie to nie jest zbytnio ujęte w żaden sposób, jeżeli chodzi o opracowania i projekty i plany. Niemniej jak widzicie pociągi jeżdżą, ale ten przejazd kolejowy się zamyka dosyć dużo wcześniej. Przed samym dojazdem do przystanku kolejowego Wyliczy w centrum, w zależności od tego skąd jedzie pociąg, czy jedzie z Zegrze Południowego, to właściwie jak pociąg już rusza z Zegrze Południowego, to już się zamyka ten przejazd kolejowy, a w drugą stronę, jeżeli pociąg rusza de facto z stacji Wieliszew, to kawałek dalej już faktycznie zamyka się ten przejazd kolejowy, nawet pomimo tego, że za drodze oczywiście jeszcze jest przystanek kolejowy Wieliszew w centrum, który jest de facto, tak jak już mówiliśmy to w niejednym filmie, w centrum lasu. Zresztą niedługo też zobaczycie podsumowanie tej inwestycji, bo tutaj już działają wyświetlacze, więc de facto ta inwestycja, jeżeli chodzi o linię kolejową do Zagrzebia Południowego, po tam ponad pół roku jest już właściwie całkowicie gotowa, bo oczywiście te wyświetlacze się tutaj pojawiły dużo, dużo później działające. Pomimo tego, że sama linia kolejowa została oddana do użytku de facto w zeszłym czerwcu, a konkretnie w czerwcu 2023 roku, zresztą wtedy też się tutaj pojawiłem i w nocy nagrywałem inwestycję, a teraz nagrywam wam tą inwestycję, czyli przebudowę linii kolejowej numer TK61. Tutaj oczywiście pamiętajcie, że w przyszłości nad tym rondem będzie się znajdować wiadukt i te rondo zupełnie będzie miało inny kształt i już nie będzie o takie piękne i ładne i okrągłe. Niemniej do tego czasu to jeszcze trochę poczekamy, bo faktycznie tych prac tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o zaawansowanie, jest dosyć dużo. I też pamiętajcie, że na całym odcinku aktualnie budowanym będzie się znajdować wzdłuż całej drogi część piesza i część rowerowa, aby można było to po prostu ładnie i spójnie przejechać. Niemniej wam nie powiem, kiedy tą inwestycję skończą, bo w teorii inwestycja miała się zakończyć do czerwca 2024 roku. Mamy aktualnie już de facto sierpień. Chociaż ujęcia są z końca lipca i dalej nie widzimy, żeby ta inwestycja miała jakikolwiek podpisany aneks i byśmy dowiedzieli się już oficjalnie, publicznie, kiedy mają się zakończyć tutaj wszystkie prace budowlane. Jeżeli wiecie cokolwiek, to dajcie coś w komentarzach. Ja wam powiem tak, patrząc z perspektywy, patrząc po prostu na różnego rodzaju inwestycje z całej Polski, że tą budowę będą jeszcze realizować na przestrzeni co najmniej jednego roku i oczywiście tutaj też jakieś będą większe utrudnienia, chociaż znając życie przy tak dużej inwestycji, ruch samochodowy tutaj oczywiście musi być cały czas utrzymany na przejezdności na całej inwestycji. Więc nie bójcie się, że w którymś momencie nie będzie po prostu przejazdu. Może będzie po prostu wprowadzony ruch wahadłowy i będą jeszcze większe korki, ale ruch będzie utrzymany i to chyba jest najważniejsze, bo jednak budowanie pod utrzymaniem ruchu jest zawsze dużo trudniejsze i na pewno też dużo droższe. Tymczasem to był ten segment materiału. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiału, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja dzisiaj jeżdżę na linii tramwajowej 36, aby to z was był ciekawy na pierwszej brygadzie. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji, jak powiedziałem, będzie za to miesiąc od tych ujęć, czyli we wrześniu 2024. No i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!